Mamy dzisiaj przygotowane dwie miski pełne letnich owoców. W każdej z nich są truskawki, borówki, jeżyny oraz maliny. Łącznie w takiej jednej misce jest około 3,5 kg owoców, także całkiem sporo. Z uwagi na to, że ja jestem wielkim pożeraczem letnich owoców i taką miskę wciągnę z łatwością, to nie będę dzisiaj rywalizował jedynie z Olą, tylko z Olą i Martą, które są w jednej drużynie. Dzięki temu będą równiejsze szanse i wydaje mi się, że odcinek będzie też ciekawszy. W całości tradycyjnie będzie nam przeszkadzać bądź pomagać koło fortuny, które będziemy kręcić sobie co 2 minuty. Jeżeli chcecie kolejny film z tej serii, to zostawcie koniecznie lajka. Zostawcie 30 tysięcy, żebyśmy to kontynuowali. Możecie też pisać w komentarzach, jaką kolejną miskę mamy zjeść, a jak już schodzicie tam na dół do komentarzy, to po drodze zasubskrybujcie kanał, żeby żaden content was nie omijał. Jesteśmy już przy stole i myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Odpalać timer. A czy ja muszę? Ja nie lubię tych owoców. Tak, ja też wziąłem Martę ze względu na to, że Ola nie lubi jeżyn, nie lubi truskawek. Nie lubi malin, nie lubi borówek. Jak nie są na cieście z serkiem mascarpone i na przykład z bezą, to mi nie smakują. Nigdy nie jadłam tych wszystkich owoców samemu. No to posmakuj, no widzisz, masz idealny moment. Ja lubię truskawki, ale nigdy nie jadłam jeżyn. Jeżyny są super, dobra, lecie czas. Smakujemy razem. Kocham lato. Ale kwaśne. Co, kwaśne jeżyny? No. Co wy gadacie? One są takie kwaśno-słodkie, takie refreshing. Ej, dobre są te jeżyny. Jednak. O, kwaśne! To jest niedobre. Kto pierwszy kręci? Kręćcie we dwójkę. Jedz, odrzucając owoce. Jak? Czyli tak. Demonstruję ci. Czyli tak. Powodzenia dla... A, udziałeś za pierwszym. Ale powodzenia dla nas, Ola. Ja tak nie... Ej, ale to my nic nie zjemy. No trudno, musicie tak iść przez 2 minuty. Ja mam pomysł. Odrzucaj. Nie, nie. Możecie tak robić. Ała! Proszę, gadu, Marta. O nie, to może lepiej nie płacić, jeszcze uduszę przez przypadek. No. Ale to był rzut. Normalnie z tej odległości super rzut. Dobra, ja co sama rzucę. Prawie. Ja nie umiem takich rzeczy robić. Weź mi rzuć, Paweł. A czemu z mojej miski ci rzuciłem? A dzięki. Dałeś mi kwaśną. Dobre te owoce. Te maliny są mega dobre. Gdzie my je kupiliśmy? U tej babci? U tej babci, tak. Mm. Poszedłem dzisiaj po owoce do takiej starszej pani. Ma swój stragan. Wydałem 90 zł i pani mi dziękowała 7 razy za to, że kupiłem, bo dzisiaj mały ruch. I była mi mega wdzięczna, są pyszne owoce od niej. Mm-hmm. Także będę chodził do niej często. Ale faktycznie te maliny są smaczne. No, i kupiliśmy też od tej pani włoszczyznę i wyszła taka pyszna zupa. Najlepsza nigdy zupa. Nigdy w życiu nie jadłem tak dobrej zupy. Dobra, kręć. Odłóż 100 gram. No nie no, to jest nie fair. W tej miejsce jest jeden jedyny owoc, którego nie lubię. Jest to borówka. To są takie jakieś czerstwe. Ja borówki lubię. Te wszystkie borówki wypali. No właśnie, liczę na to. Ja nie mogę, jakie te jeżynki są pyszne. Prosto z Portugalii. Tak, nie są niestety jeszcze polskie. O, bo czas... nie ma w Polsce. Ale podobne takie troszeczkę do malin. To ty kręć w międzyczasie już, bo już czas minął, a ja będę dalej tutaj odrzucał. Kręć, Marta, teraz ty. No nie. A, chciałem powiedzieć, jeżeli śledzicie te filmy, to wiecie, że z tą apką coś było nie tak, naszego koła fortuny. Było tak, że ona się zacinała i non stop pokazywała to samo. Była aktualizacja i w patch notesach było napisane, że niby to zaktualizowali. No chyba nie. Się okaże właśnie, zobaczymy w dzisiejszym filmie. Dobra, teraz ja. No ja nie umiem. O! Dałeś radę? Dol! Prawie. A zamień się misko jest? Nie ma zamień się miską. Ej, to nie! Nie może być tak! Możemy dodać zamień się miską. No dodajmy, bo... Ty, ja sobie tak odsypuję, tu już 114, ja sypię te borówki i sypię. O! Brawo, kochanie. Jest 100 gram, proszę bardzo. Ja się nie dziwię, że Paweł ma tak mało. Jak my przez 1,5 minuty żyć w życiu jednym owocem. Dobra, już możemy jeść normalnie? Możecie już jeść normalnie, no ja kręcę. Opowiedz żart. Pomyślmy. Ale żeby ci się czas nie skończył. A nie może jeść, dopóki nie opowiem żartu. Tak, dopóki nie opowiem żartu, nie mogę jeść, nie możemy korzystać z neta. Żart? Nie? Nie. Bo się do siebie Marta mówi, weź sprawdź jakiś żart w internecie, żebyś miał. Ola mówi, możemy korzystać z telefonu. Zawsze korzystam z telefonu. Nie, od teraz nie możemy. Ale to fajnie, żebym powiedziałeś to teraz, a nie przed odcinkiem. No ja też o tym nie pomyślałem, także ja się nie przygotowałem. Dobra, no typowo opowiem, jedyny, który mi przychodzi do głowy. Ale każdy go chyba zna, ale opowiem. Musimy my się zaśmiać. Dobrze. Bądź poważna. Jedzie blondynka samochodem i wyskakuje nagle ikonka oleju. Ona się zatrzymuje, nie wie co się dzieje. Dzwoni do męża. Halo mężu, wyskoczyła mi taka ikonka Aladyna. A mąż mówi do niej, to olej! A ona olała i pojechała dalej. Nie śmieszne. Słyszałam to już milion razy. My już kręcimy, a ty myśl dalej. No opowiedz nie, żart, a to teraz wy musicie też, wy musicie mnie jeszcze rozbawić, to też będzie ciężko. Dawaj, Marta, powiedz coś. Jak nazywa się samochód, który pomieści 4 dziki? Nie wiem. Fordzik. Okej, to było zabawne. Możecie jeść. Ja za to dalej nie mogę, bo dalej nie opowiedziałem czegoś, co je rozbawiło. No bądźmy poważni. Niech on do końca tego odcinka nie je.
Pił, wymyśliłem coś. Coś ambitnego. Jak nazywa się autko, które samochodzi? Samochodzi. Tak. Zaśmiałaś się? Jem dalej. Wiesz, czego ja się śmiałam? Twoje głupoty. No, ty byłeś tak dumny, że wymyśliłeś taki żart. A mój tak... Ale autorski. A mój tak autorski był. Nie, ja go gdzieś słyszałam. Niemożliwe. Dobra, kręcę. Oho, odłóż 100 gram. Co wąchasz? Zajeżdżę tym walką. Melo. Nie? One się sfermentowały. A wiesz o tym, że ochlor robi się z owoców? Wino z truskawkowaszczego jest. Bo to jest fermentowane owoc. A jak zjesz za dużo jabłek, to masz promile we krwi. Dobra, kręcimy. Odkładam i możesz kręcić. Odłóż 15 owoców. Raz, dwa, trzy, jeżyny odkładacie? Pięć, bo są największe. Ale najłatwiejsze. 8. Może truskawki, bo ich jest dużo. Albo maliny, bo malin też trochę jest. To co, maliny? No, zobacz jakie one są. Ja bym truskawki poprosiłam. I 15. Bo ale proszę, jaka ma mało. No bo ja jem, a nie gadam. Szczerze, z tego wszystkiego chyba najłatwiej wchodzą truskawy. Najluźniejsze są, nie? No, to jest jedna z lepszych misek, jaką nagrywaliśmy. Mi bardziej chyba smakowała owoców. Taka ogólna. No. Nadrabiajmy. Co teraz? Kręć. Jedz tylko łyżką. Żadne utrudnienie. Łyżka w sumie dokładnie, chciałem tu powiedzieć, żadne wyzwanie. To mogę zjeść łyżeczkę. Też było żadne chochlą. Wyzwanie. Chochlą byś gniatał to wszystko. Możemy wymienić na chochle. Dobra, dawaj chochle. Dobra, nie wgniataj mi tak, co? Co za ham. A dodałeś to zamień się z przeciwnikiem? Nie. No właśnie. Nie mamy zamień się miską. Dlaczego? No bo wy macie łatwiej. Bo wy jesteście tak, my mamy łatwiej, a to jest wygrany. W ogóle? Dla wygranych? Mhm. Dostała truskawek przez miesiąc. Na koszt firmy Jawor i spółka. Nie, a tak serio? No po 200 wam dam, no. To jest. Po prostu trzeba delikatnie te owoce zbierać tą chochlą. Bo jak zbierzesz za mocno, to sobie rozgniecisz maliny. Te maliny są strasznie niewdzięczne w tej misce. Jedzone owoce liczą się podwójnie. Jedną zjesz truskawkę, jedną truskawkę odkładasz. Możesz odłożyć. Ej, to dla was we dwójkę, to jest podwójny profit, nie? Mm-hmm. Mogłem dać 30 sekund, a nie tyle czasu. Macie wszystkie jeżyny zlikwidowane? Nie, aż jest tak trochę... Już tak średnio to wchodzi. Nie powiem co. Jak coś, to możesz zrobić przerwę, nie? Teraz jest idealny moment, żebyś zrobiła sobie przerwę. Nie. Tak, poczni trochę. No dobra. Napij się wody, przejdź się dookoła, żeby wiesz, żeby to wszystko padło. Dookoła bloku. Jak dasz mi po wygranie, to się zamienimy. Nie, przepraszam. Stop! No powiem tak, wyrównałyście. Chyba nawet jesteście na prowadzeniu. Kręcę. Zjedzone owoce liczą się podwójnie. Ja likwiduję maliny, bo jest tragedia. Ja właśnie, maliny są zarąbiste. No właśnie, truskawy daje pierwszą. Uwielbiam malinę. No czekam, baby malinka. Super, nie patrzę, nie mam czasu. No taka fajna. No weź, ale to by zaraz baby nie zrobił. Żartuję. Jak się ten uśmiechnęła od razu. Koniec. Ale się zapchałem teraz. Dorównałem chyba. Wydaje mi się, że jest mniej więcej równa. Nawet może masz mniej. Ja mam mniej truskaw, wy macie więcej borówek za to. Mhm. No bo ja je wszystkie odrzuciłem, dobra. Jest podrzucając owoce, kurde. Borówki będą łatwe, a maliny nie radzę. A, kurde, na krzesło. No właśnie, dlatego maliny nie radziłem. Nie umiem rzucać. Ja już czekam, Nagrane. Jest! No szedę, dawaj. Oho, dobra. Możesz już jeść normalnie. O, a mam pełen brzuch już. Odłóż 15 owoców. Teraz tak, z jednej strony truskawki są duże, z drugiej strony ja borówek nie zjem. Także mimo wszystko ja odrzucę sobie borówki. 3 na 4 na 15. Odłóż 100 gram, Marta! Dawaj. No borówki. Borówki są niedobre tutaj. Jest 100 gram, odkładamy. Nie no, muszę sobie zrobić przerwę. Już za dużo. Może zrób sobie, nie ma problemu. 200 gram. No, coś takiego. Jakbym miał odłóż 100 gram, to spoko, bo ja tych borówek nie zjem. Jeszcze na początku by weszły, teraz nie wejdą totalnie. Odłóż 15 owoców! 3 na 4 na 15. Dzieckowe karbuza. I kręć jeszcze raz. Podrzuć sobie arbuzika. Nie no, arbuza może jeść normalnie, Marta w tym czasie może rzucaj. Jeść tylko podrzucając. Jest tego tak mało, a wydaje się jednocześnie, że jest tego tak dużo, jakbyś miał to jeść miesiąc, nie? Masakra. Powiem wam, że ten arbuzik to jest tak zarąbisty po tych owocach. Daj mi troszeczkę. No. Nie? Tak? No, taki delikatny. Zaliczone, no. I akurat czas się skończył, także ja kręcę. Łyżka ostrego sosu.
Z truskawką w środku. Ja ci przygotuję. Nie, ale to ja sobie sam wezmę. Mamy różne ostre sosy z całego świata. I na moim drugim kanale, no znowu Jaworze, z Bartkiem właśnie te sosy jedliśmy. I on mniej więcej wie, które są dobre, a które nie. Bo niektóre z nich są serio spoko, jakby w smaku, a niektóre są mega ostre, niektóre są na przykład mega kwaśne. Pewnie takiego kwacha mi ta ogarnąłeś. A, otwierasz jakiś nowy. Tak, Tiger Blood Hot Sauce India. Dobra, dobra, starczy. Nie, do pełna. Do pełna. O fu, ale jak zajechało teraz? No, borówka, osłodzi ci to. To jest jeden z tych niedobrych czy ostrych? I niedobry, i ostry. Dajcie mu się napić. Boże, jak szybko zje. Ej, poczekaj, czekaj, jeszcze nie jedz. Bo ja muszę wykręcić kołę, może się trafić do odwóz stop. Ten sos był ostro, kwaśno, niedobry. Czuję aż na całym brzuchu, jak mnie cały żołądek boli. Najgorszy sos, jaki w życiu jadłem. No mam nie jedz. To wszyscy nie jemy. Muszę iść na kibel chyba. Serio. Szybki ten sos. Serio. A jeszcze kebaba ci jadłeś ostrym sosem rano. Nie, nie chcę wody, bo to rozniesie. A mam mleko. Nie chcę mleka, jak ja wypiję mleko do tych owoców, to ja 100% ja idę do toalety. O kurde. Jeszcze no, ogóreczka kiszonego. Tu byłeś bryknął. Przepraszam. Ja ale nie jak mnie brzuch boli. Brawo. Nie, muszę iść na kibel, serio. Odłóż 15 owoców. Dobrali to. Ja mam pomysł. 3 na 4 na 15. Ja będę się zagryzać borówkę arbuzem. Idź do tego kibla. Nie, no na razie jest git, ale... Ale jak to boli na brzuchu. Jadłem wiele ostrych sosów. Nigdy nie miałem czegoś takiego. On był ostro kwaśny. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Ja czuję normalnie jakby w żołądku mi wszystko zaczęło pracować. Zakręćcie. Swoją drogą, dzisiaj przyszedł do nas pan zamontować tam roletę w kuchni i te wszystkie owoce leżały sobie na stole i on tak do nas... Jakieś przetwory będą robione? A my nie, ja jestem pożeraczem owoców, tak sobie będę ojadł, bo nie wiedziałem co mu odpowiedzieć. A tam 4 kilo truskawek, jakieś inne owoce. O, już 100 gram! Odkładajcie, wygrajcie to, bo ja chcę iść do toalety. To nawet nie będzie 100 gram. O, jest, to nawet nie będzie 100 gram. 93 gramy! Uuu, wygrałyśmy! Ostry sos wam wygrał. Trzymajcie się, wpadajcie na Instagramy. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na nasze Instagramy, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Dobra. Paweł idzie do kibla, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!